W tej lekcji zajmiemy się implementacją komponentu Expenses Table, którego główną rolą będzie wyświetlanie wszystkich dodanych wydatków, możliwość edycji każdego z nich, zarówno edycji wartości danego wydatku, tagów, kwoty, jak i usuwanie konkretnego wydatku z listy. Przed przejściem do implementacji komponentu stworzymy dla niego odpowiedni folder i dodamy nowy komponent. A więc new folder, expenses table, literówka. I ng generate component components expenses table expenses table. Musimy dodać odpowiednie wpisy w naszym routing module, żeby być w stanie przekierowywać z widoku new expenses component do widoku expenses table, a więc analogicznie do konstrukcji, którą mamy już zaimplementowaną w tablicy routes, dodajemy konkretny wpis. Path użyjmy expenses table jako komponent, oczywiście expenses table component, czyli ten komponent, który dodaliśmy przed chwilą. Potrzebujemy jeszcze jednego wpisu. Na ten moment ekranem startowym po uruchomieniu naszej aplikacji jest komponent new expense component, jednakże chcemy mieć też możliwość przekierowywania specyficznie do widoku new expense component z poziomu expenses table component. Dodajemy więc jeszcze trzeci wpis i jako path damy new expense, a jako komponent raz jeszcze new expense component. Teraz, aby z poziomu komponentu new expense component przekierowywać do expenses table component, musimy dodać odpowiedni router link pod przyciskiem w komponencie new expense component. Przechodzimy więc do komponentu. Szukamy przycisku show expenses. I teraz Angular daje nam możliwość zdefiniowania property na tagu HTML-owym o nazwie router link, gdzie jako wartość podajemy nazwę komponentu, do którego chcemy przekierować. Bardziej niż nazwę komponentu, nazwę zdefiniowaną w naszym app routing modulu, czyli w naszym przypadku expenses table. OK. Możemy przejść do przeglądarki, żeby sprawdzić, czy przekierowanie do nowego komponentu faktycznie działa. Jesteśmy w naszym komponencie new expense, przycisk show expenses i mamy nasz powitalny ekran dla każdego nowo wygenerowanego komponentu, informujący nas o tym, że komponent został dodany poprawnie i wyświetlony poprawnie. Jak widzimy, w paska adresu zmieniła się też ścieżka, mamy localhost 6200 oraz wartość użyta jako routing. Skupmy się teraz na zdefiniowaniu szkieletu HTML-owego dla naszego komponentu expenses table. Do konstrukcji naszej tabelki wydatków skorzystamy z komponentu będącego częścią również Angular Material, czyli mat table. Jednym z parametrów tego komponentu jest data source, czyli źródło danych, które pozwolą nam wspomnianą tabelkę zasilać.
Zazwyczaj jest to jakiegoś typu kolekcja. W naszym przypadku będzie to kolekcja wszystkich wydatków. Oczywiście taką kolekcję musimy w następnym kroku zdefiniować w naszym pliku TS. Będzie to wartość pobrana z naszego serwisu. Na tym etapie kursu nie podpinamy jeszcze faktycznych endpointów z backendu, dlatego nasz serwis, podobnie jak tag service, będzie zwracał observable z jakąś kolekcją zahardkodowanych wartości, zahardkodowanych wydatków. Jako klasy możemy użyć mat elevation. Szczegóły dotyczące tej klasy są w dokumentacji. I teraz, jak wygląda podstawa tworzenia konkretnych kolumn i wierszy z użyciem MatTable. Każda kolumna może być reprezentowana na przykład przez ng container matColumnDev ID. MatColumnDev jest to jeden z elementów kolekcji, którą również zaraz definiujemy po stronie naszego expenses table TS. Ta kolekcja będzie zawierała informacje o tym, jakie kolumny następują po sobie kolejno w definicji w naszej tabeli. To znaczy, jeżeli mamy w naszym przypadku kolumny dla identyfikatora, daty, tagów, wartości oraz dwóch operacji CRUD, czyli edit i delete, będziemy potrzebowali kolekcji, która będzie zawierała taką samą ilość elementów, jak ilość wcześniej wspomnianych kolumn. Także tą operację, którą teraz wykonuję, czyli definiowanie kontenera, a wewnątrz niego nagłówka i komórki, będziemy powtarzać tyle razy, ile jest kolumn w naszej tabeli MatTable. Container mat header cell mat header cell definition mat cell mat cell definition. I teraz, jeżeli pamiętacie z poprzednich lekcji pętlę ng4, konstrukcja tej pętli polegała mniej więcej na tym, że tworzyliśmy zapis let element of nazwa kolekcji. Z racji tego, że tutaj kolekcję mam określoną jako ten główny element nadrzędny tabeli, nie definiujemy całości tego zapisu, ale jego pierwszą część, czyli let element, ale zasada jest bardzo podobna jak do tej pętli, którą definiowaliśmy w przypadku standardowego ng4. Czyli mamy oznaczenie, które określa nam aktualnie procesowany element z kolekcji data source i teraz na tym elemencie możemy dokonać podobnej operacji jak w przypadku ng4, czyli element, nazwa zdefiniowana w mat cell definition, kropka property, które chcemy wyświetlić. W naszym przypadku, kiedy mamy kolekcję elementów expense, wiemy, że takie property to będą tags, value, date, ale w tym momencie powinniśmy też przypomnieć sobie o istnieniu ID, które będzie generowane automatycznie przy dodaniu do baz danych. Więc naszą pierwszą komórką będzie element ID. Tą operację będziemy powtarzać dla każdego elementu, który wchodzi w skład naszych property, które chcemy wyświetlić do expense, czyli potrzebujemy jeszcze kontenera dla tagów, wartości i daty. W tym momencie więc wytnę moment, w którym
będę kodował te cztery pozostałe kolumny. Jest to operacja repetytywna. Za chwilę wrócimy do nagrania w momencie, jak skończę definicję tych wszystkich kolumn. A więc mamy w tym momencie definicję wszystkich kolumn. Jak widzicie, co do zasady operacja ta jest powtarzalna, czyli dla każdej z kolumn określamy definicję let element oraz odwołujemy się do odpowiedniego property z naszego data source'u, z elementu naszego data source'u. W przypadku tagów dodefiniujemy metodę, która pozwoli nam wyświetlić kolekcję tagów w postaci prostego stringa. Stąd też oprócz samego element tags mamy jeszcze prostą metodę, która pozwoli nam wyświetlić kolekcję tagów jako pojedynczy string. I definicję pola CRUD, do którego zaraz wrócimy. W definicji tej kolumny CRUD będzie również wywołanie metody pozwalającej nam na otworzenie pop-upu, podobnego jak w przypadku dodawania nowych wydatków. I ten pop-up będzie nam pozwalał na edycję elementu wydatku z listy albo usunięcie tego wydatku. Domyślnie, jeżeli nie mamy żadnych danych, będzie wyświetlany komunikat czy też element interfejsu no data to display. A w przypadku nagłówka będziemy wyświetlać te informacje, które zdefiniujemy za chwilę w pliku test, czyli kolekcję displayed columns. Przejdźmy więc do implementacji brakujących elementów w naszym kodzie TypeScript. A więc pierwsze, co musimy stworzyć, to kolekcję displayed columns, która będzie zawierała stringi będące nazwami wszystkich kolumn wyświetlanych, identyfikatorów kolumn wyświetlanych. String i po kolei id, date, tags, value oraz CRUD. Potrzebujemy jeszcze kolekcję all expenses, którą mamy zdefiniowaną jako nasz data source. Public all expenses, tablica typu, tablica obiektów implementujących interface expense. Musimy zaimportować expense. Możemy jeszcze zaimplementować szkielet metody mapTags jako parametr przyjmującą tablicę tagów. Jest to ta metoda, o której wspominałem przy okazji kolumny tags. Jej zadaniem jest transformacja tablicy obiektów tags do stringów, które będą pokazywane w interfejsie w kolumnie tags. Oraz Open Dialog. Do którego definicji wrócimy za chwilę. Jest to metoda, która będzie przyjmowała dwa parametry. Jeden z tych parametrów to będzie aktualnie analizowany element z wiersza, a drugi rodzaj operacji, jaką chcemy wykonać. Czyli public open dialog element typu expense oraz operation type typu string.
Możemy w tym momencie dodefiniować tak naprawdę ciało metody MapTax, gdyż jest ona dosyć prosta. Sprawdzamy, czy parametr przekazany nie jest undefined albo pusty. Jeżeli jest, wracamy pustą tablicę. W przeciwnym wypadku tax list string. I teraz dla wszystkich elementów z parametru param map l jak element tag list push i teraz jako string element name i zwracamy. By każdy z tagów był separowany przez znak przecinka. A teraz zajmiemy się implementacją metody w Expenses Service, która posłuży nam do zdefiniowania kolekcji obiektów expense, którą zasilimy naszą kolekcję połączoną z data source'em w MetTable all expenses. A więc public get all expenses zwraca observable expense i zdefiniujmy sobie dwa przykładowe wydatki. Let expense 1 ID 0 tax name tak 1 value date. I wydatek drugi. Jeden, tak dwa, jakaś inna data. Okay. I wykorzystajmy metodę off z biblioteki RxJS w ten sam sposób, jak wykorzystywaliśmy ją w przypadku tag service. Off i jako observable, który chcemy stworzyć, przekazujemy tablicę dwuelementową expense 1, expense 2. OK. Ta metoda powinna nam zwracać observable, który w swoim ciele ma tablicę wydatków. Przejdźmy teraz do naszego expenses table component i wywołajmy zdefiniowaną przed chwilą metodę w expenses service. Szykujemy nasz serwis. W ramach metody onInit, ngOnInit, subscribe, response i przyporządkowujemy odpowiedź do tablicy obiektów expense, czyli this all expenses to nasz response. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego szablonu expenses table i odkomentujmy fragment odpowiedzialny za pokazywanie przycisków edit i delete. Na ten moment jest to jeszcze tylko placeholder, ale w następnych minutach filmu zajmiemy się implementacją komponentu, który w formie modala będzie umożliwiał operację usuwania lub edytowania danego wydatku. Przejdźmy teraz do przeglądarki, żeby zobaczyć, jak aktualnie wygląda nasza tabela wydatków. Więc show expenses. Jak widzimy, mamy dwa rekordy powiązane z danymi, które zahardkodowaliśmy w ramach naszego
Express as Service. Powinniśmy jeszcze dodać przed chwilą wspomnianego modala, który będzie wywoływany pod przyciskami Edit i Delete oraz myślę jakiś przycisk powyżej tabeli, który będzie nas przekierowywał do widoku związanego z dodawaniem nowego wydatku. Ponad naszą tabelką dodajemy więc przed chwilą wspomniany przycisk a Matte Flat Button, także z biblioteki Angular Material. Kolor niech będzie Primary. Router link i zgodnie z tym, co mamy w naszym app routing modułu, odwołujemy się do path new expense. New expense jako text app expense. Wróćmy jeszcze raz do przeglądarki i mamy tutaj przycisk, który nas będzie przekierowywał do widoku dodawania nowego wydatku. Stwórzmy więc nowy komponent, który będzie nam służył do edytowania i usuwania wybranego wydatku. Przejdźmy do drzewa projektu. I mniej więcej pod ścieżką Expenses Table dodajmy jeszcze jeden komponent, Expenses Edit Modal Component. Tak jak mniej więcej z konwencją nazewniczą dla modala związanego z dodawaniem nowych wydatków. ng generate component expenses Components, expenses, table. Dodajmy jeszcze tutaj folder, edit, expense, model, edit, expense, model, edit, expense, model. I mamy wygenerowany komponent. Przejdźmy teraz do definicji tego komponentu jako modela, analogicznie jak w przypadku naszego Added Expense Model. Zacznijmy od najważniejszych elementów pliku TypeScript naszego nowo wygenerowanego komponentu. Możemy sobie przypomnieć naszą definicję z Added Expense Model Component. Teraz, tak jak w przypadku tamtego komponentu, istotne byłobyśmy w konstruktorze szczyknęli odpowiedni obiekt public dialog reference mat dialog, a jako parametr podajemy nasz edit Expense Model Component. Ponadto wstrzykniemy MatDialogData, który będzie naszym obiektem reprezentującym dany wydatek. Importujemy brakujące składniki. I możemy też na ten moment utworzyć jakiś handler dla metody zamykającej okno modala. Czyli później zdecydujemy, czy to zamykanie będzie bezpośrednio pod
przyciskami modalu, czy jako akcja towarzysząca. Wróćmy więc do definicji naszego komponentu Expenses Table. I zdefiniujmy brakujące elementy w pliku TypeScript związane z wywoływaniem naszego modala. I tak jak w przypadku naszego komponentu New Expense Component TS, przypomnijmy sobie, jak w ramach naszego pliku TS był zdefiniowany nasz modal. A więc potrzebujemy strzyknąć dialog, mat dialog i do tego dialogu będziemy się odwoływać w metodzie, która będzie wywoływać nasz modal do edycji usuwania, czyli open dialog. Teraz skopiujemy sobie tą definicję. Jeden przypadek będzie miał miejsce, gdy wywołujemy operację usuwania drugiej edycji, natomiast wykorzystujemy ten sam komponent, tylko rodzaj przekazywanych danych będzie się różnił, a więc na podstawie typu operacji oraz przekazanych informacji o wydatku będziemy rozróżniać, czy usuwamy, czy edytujemy. Więc tutaj będzie edit expense modal component jako data. Możemy przekazać operation type. Operation type to będzie nasz operation type z parametru metody. A jako expense może to być nasz element. Możemy, tak jak w przypadku naszego new expense component, dodać jeszcze obsługę eventu after closed. Teraz na potrzeby rozróżnienia rodzaju operacji, jakiej będziemy dokonywać w ramach naszego added expense modal component TS, myślę, że warto byłoby stworzyć sobie dodatkowy rodzaj danych, dodatkowy rodzaj klasy, którą będziemy przekazywać do naszego komponentu Expenses, edit expense modal component. Stwórzmy więc nowy model, który będzie reprezentował parę wartości. Jedna to będzie operation type, a drugie to będzie data typu expense. Do modeli dodajmy new file i expense edit operation TS. I tak jak w przypadku naszych interfejsów związanych z tagami czy wydatkami, zdefiniujemy sobie interfejs do typu naszej operacji. Export interface expense edit operation. I teraz informacje, jakie chcemy przekazywać, to operation type typu string oraz expense typu expense. OK.
Dzięki temu w ramach jednego obiektu do naszego Edit Expense Modal będziemy mogli przekazać odpowiedni typ danych. OK. Teraz zmodyfikujemy zapisany przed chwilą fragment w linii 42 na definicję obiektu Edit Operation, w którym będziemy mieli Operation Type i element i expense to będzie nasz element. Jako data przekazujemy expense edit operation. OK. Teraz w zależności od tego, jakie dane zostały przekazane w naszym obiekcie Expense Edit Operation, będziemy generować inny rodzaj szablonu. Stwórzmy więc zmienną, która będzie przechowywała typ wykonywanej operacji. I do tej zmiennej będziemy się odwoływać w naszym konstruktorze. Przejdźmy teraz do pliku szablonu. I w zależności od tego, jaki parametr będzie w zmiennej operation type, będziemy generować inny szablon. Edit. Delete. W następnej lekcji będziemy kontynuować pracę nad modalem do edycji i usuwania wydatków w naszym interfejsie, a w kolejnych lekcjach zajmiemy się już łączeniem naszej funkcjonalności w serwisach z istniejącymi endpointami w naszej części backendowej.